Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu rość aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie je w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwiążcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się w jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Będąc w czasie wakacyjnym, lipcowo-sierpniowym czasie, otrzymujemy porcję Słowa Bożego, które odnosi się do przypowieści. Dziś dłuższy fragment z Ewangelii świętego Mateusza i 3 przypowieści o człowieku, który zasiał nasienie na swej roli, o ziarnku gorczycy i o zaczynie, który wzięła i włożyła kobieta w 3 miary mąki, aby się zakwasiło. I dalej, jak słyszeliśmy w Ewangelii świętego Mateusza, który odnosi się do proroka, oto mówił do nich w przypowieściach, wypowiadając rzeczy ukryte od założenia świata. Jak rozumieć przypowieść w tym krótkim fragmencie również z Ewangelii świętego Mateusza? Odnajdujemy wyjaśnienie Chrystusa, który to wyjaśnienie Chrystus uczynił wobec swoich najbliższych towarzyszy, współpracowników. I wydaje się, że to już zrozumieliśmy i to jakby wiemy. Natomiast nieustannie pozostaje chyba w nas pewne zdziwienie faktem, że tak dużo zła jest w świecie. Że poruszamy się, choćbyśmy bardzo starali się unikać lub dążyć do bycia w przestrzeni dobrej, pięknej, musimy napotykać się na zło i agresję. Agresję tę, która niszczy, dewastuje, która nie ułatwia, a utrudnia życie. I choć upływają lata, ciągle właściwie pozostaje w nas to pytanie, dlaczego tak jest? I na pewno odpowiedź jest przede wszystkim w tym, jaki to
Stwórca świata i co On uczynił i czyni wobec nas. I tu poniekąd możemy sobie pomóc, czytając pierwsze czytanie z dzisiejszej liturgii słowa. Mówi autor Księgi Mądrości: nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim. Nie ma lepszego, można by powiedzieć, Boga, który tak by pieczę sprawował nad całym światem, że jest sprawiedliwy, że Jego wszechwładza to sprawia, że wszystko oszczędzasz, a moc ją przejawia, a moc swą przejawia w ten sposób, że jest łagodny, rządzi z wielką oględnością, a do Boga należy moc, gdy zechce. I gdybyśmy do Boga ten przymiot dodali wszechmogący, to moglibyśmy jasno odpowiedzieć, że wcale nie musiałoby być zła w świecie. Dlatego, że to przecież Bóg jest stwórcą wszystkiego i wszelkich naszych pragnień. Ale Bóg dopuszcza wolności i darze rozumu człowieka, by mógł wybierać. I ten wybór nie pochodzi tak po prostu z klimatu, jakby niektórzy na ten temat mogli się wypowiadać, ale po prostu z bezpośredniego działania zła. Książę ciemności, diabeł, obecny jest w świecie. To stworzenie, upadły anioł, który jest obecny w świecie. Zło nie bierze się z powietrza. Zło jest przenikające również nas. Ale gdy pozostajemy tylko sami, to stajemy na pozycji przegranej. Natomiast gdy stajemy przy boku Boga i Jemu ufamy, to nie ma takiej możliwości, aby to zło mogło zwyciężyć świat, mogło zwyciężyć nas. Ale potrzebujemy w tym byciu tu na ziemi brać przykład z tego właśnie, z Księgi Mądrości, tych słów, które są wypowiedziane dzisiaj w liturgii słowa. Bóg działa łagodnie, Bóg działa cierpliwie, ma wielką oględność, jakby ten, który stworzył i wszystko może uczynić i uczynił, że jest u Jego podnóżka, On sam pochyla się nad człowiekiem. I nie pochyla po to, by pogrozić palcem, ale pochyla się ze swoim Synem, by Go położyć na krzyż i by pozwolić człowiekowi konsekwencji przybić Jezusa Chrystusa do krzyża. To przecież można powiedzieć zło tego świata. Ale przecież Bóg pozwolił na to. Co więcej, Chrystus wypełnia wolę swojego Ojca, który Go posyła. To jest zamysł Boży. Ta modlitwa Chrystusowa pełna boleści, lęku, oddal ode mnie ten kielich. To jest zadanie Chrystusa, aby dać człowiekowi możliwość wstąpienia razem z Nim do domu Ojca. Ale jednocześnie nadal Bóg pozostaje delikatny i oględny. Delikatny, że pozwala człowiekowi nadal wybierać. I zauważmy, gdy patrzymy na proces wychowania, uczestniczymy w procesie wychowania młodych ludzi, to wiemy niejednokrotnie, choć chcielibyśmy może i każdy pyłek spod nóg dzieci usunąć, a często i dywan czerwony rozłożyć przed nimi, że to, czego się nauczy i przysłowiowa woda, gdy wpłynie za kołnierz, to jest dar, który ona będzie szanowała w swoim życiu. Tego doświadczył, doświadczyła. To, co jest łatwo przychodzące, bez wysiłku, to się nie zawsze szanuje. Często jakąś metodą na szalejące zło, utarczki słowne, jest wyciszenie siebie, nie tego człowieka, bo nie mamy nad nim władzy, ale wyciszenie po to, żeby być może człowiek, który wypowiada jakieś słowa, z którymi się nie zgadzamy, wreszcie je usłyszał. Po którymś razie może gdzieś to dotrze. Agresja, która niszczy, dewastuje,
agresja, która nie pozwala człowiekowi innemu mieć innych poglądów, to ciągłe wypowiadanie i często niereagowanie może spowodować, że nic nie ma, tylko głos, tylko agresja, tylko niepokój. Jest to duży wysiłek, bo trzeba by wejść właśnie w mentalność, w politykę, w pomysł Boga na świat. Łagodnie zostawić te zasiane ziarna. One wzrastają wraz z chwastem. I za czasów Chrystusa ten wzrost pszeniczny był o tyle trudny, gdy został zasiany chwast, że rosło coś, co wcale nie różniło się bardzo od tej pszenicy. Była trudność, żeby na początku rozróżnić, co jest chwastem, a co pszenicą. Gdy mamy pole, gdy rośnie chwast i różni się od naszego zasianego, upragnionego poletka, łatwo to znaleźć i wyrwać. Tak się stało, że w dniu wczorajszym dwie panie od rana pracowały przy kościele naszym, tutaj nieopodal, można powiedzieć, przy murze naszego kościoła, gdy jest zasiana runianka, od 8 rano do 17, wyrywając chwasty przy dobrej współpracy również jednego z panów. Oczywiście są pozostać anonimowe te panie, ze względu na to, że chciałbym, żeby jeszcze nie raz to zrobiły, to nie powiem, która to pani, który to pani, która to pani byli. Niemniej jednak to było proste, choć trudne zadanie. Proste, bo rozróżnione, odróżnione to, co trzeba wyrwać. I nie zawsze człowiek umie ocenić z perspektywy swojej, co jest dobre, co trzeba zniszczyć. Zauważmy dalej, wracając do wychowania dzieci, często rodzice tego doświadczają. Ja chyba też, bo mama mi to mówiła, że jak zacząłem, już umiałem trzymać widelec i łyżkę w ręku, to ciągle mówiłem ja sam. I myślę, że każde dziecko ma taki moment w sobie, że chce zrobić samo coś. I zostawiamy, myśląc, że to jest dobry kierunek, musi się nauczyć. Jak się nie pobrudzi, nie wyleje zupy, to się nie nauczy jeść tej zupy. Trudno być cały czas karmionym. Ale w pewnym momencie możemy dojść do takiej sytuacji, że nie jesteśmy w stanie sami ocenić postępowania człowieka. Musimy to zostawiać właśnie Panu Bogu. Niech On to rozstrzygnie. Niech On znajdzie taką drogę do tego człowieka, aby go zmieniał. Bardzo ładnie to brzmi na poziomie małżeństwa, kiedy mężczyzna i kobieta związani są węzłem pokrewieństwa, nie pokrewieństwa, a sakramentu. To łączy ich wtedy związek, który jest, stają się mąż i żona jednym ciałem. I kiedy mąż czy żona idą do Komunii Świętej, to on czy ona, gdy przyjmuje, to również ta strona druga też przyjmuje. Nawet gdyby nie było go w kościele, nawet gdyby nie chciał przychodzić do kościoła i nie przyjmować Komunii Świętej. I ile tych komunii trzeba przyjąć, aby jak naczynie połączone zmienić tego drugiego człowieka, moją żonę, mojego męża. Tego nie wiemy, ale nie można tego nie robić, nie przyjmować komunii, żeby nie dać szansy Bogu dotarcia do tego człowieka. Trzeba zostawić Bogu. Nie twój czas, nie twoje zajęcie, nie ty sam to uczynisz. Zostaw Bogu, a ty zrób wszystko ze swojej strony, aby do tego człowieka mógł Bóg dotrzeć, bo to On przemienia, On jest Panem, On jest Bogiem. I kiedy gromadzimy się tutaj na mszy świętej i przyjmujemy Chrystusa do serca, to przecież przyjmujemy odrobinkę, mały kawałeczek chleba. Jak wierzymy, jak uczy Kościół, czy jest to opłatek, ten duży, przygotowany, mniejszy, czy choćby odrobinka, to w każdym kawałku jest Chrystus Pan. Niech On przemienia tymi naszymi odrobinkami, przyjmowanym Chrystusem w naszym sercu świat, do którego należymy. I uczyńmy wszystko, aby to, co jest w naszej mocy, by Bogu dać siłę do przemiany serc ludzi. Amen.